Witam Państwa serdecznie. Marek Zawadzki, Oddział Rolni Szpitala Świętych Miasecznie, czyli także reprezentant Mazowsza. Zadałem sobie pytanie, jak minimalnie wyleczyć, ponieważ coraz więcej pojawia się technik naprawdę minimalnie inwazyjnych w leczeniu łagodnym rozrostu mszczołu krokowego i wydaje się, że farmakologia, która do tej pory przywykliśmy od wielu lat, może z biegiem czasu odchodzić powolutku w cień. Tematyka, którą poruszę, to epidemiologia choroby, farmakoterapia. Co dla mnie znaczy leczenie minimalnie inwazyjne, co dla mnie znaczą zabiegi resekcyjne i różnego typu zabiegi i czy ciągle operacja, którą Państwo słyszeliście i którą Wasi znajomi, sąsiedzi byli operowani lub może mają Pan taki być operowany, czyli przezcewkowa resekcja prostaty, to ciągle dla mnie jest złoty standard. Wiemy o tym, że się starzejemy i patrząc na następne 20-30 lat mężczyzn i pacjentów powyżej 65 roku życia będzie coraz więcej. Jeżeli popatrzymy na te osoby i zastanowimy się, co się będzie z nimi działo w okresie 5 lat, to wiemy, że mężczyzna będzie miał 2% ryzyko zatrzymania moczu i ryzyko tego, że trafi do urologa celem leczenia zabiegowego około 6%. Ale opowiem Państwu dwie historie. Historia pana Nowaka u góry i pana Kowalskiego na dole. Pan Nowak trafia do urologa w wieku lat 48 z powodu tego, że mu wykapuje po mikcji mocz. Częsty objaw pacjentów koło 50 roku życia. Jest rozmowa z urologiem, otrzymuje fitoterapię, czyli leki roślinne. 10 lat później zgłasza się z powodu tego, że jego dolegliwości z oddawania moczu są już średnio nasilone i otrzymuje farmakoterapię, czyli otrzymuje leki, które musi codziennie, skrupulatnie przyjmować. 10 lat później te objawy pomimo stosowanych leków się pogarszają i rozsądny urolog kieruje go na zabieg operacyjny, na który pacjent z miłą chęcią przystępuje. I patrząc na najbliższe jego lata, ma duży komfort z oddawaniem moczu, nie potrzebuje żadnych następnych typów leczenia zabiegowego. Co innego jest w przypadku pana Kowalskiego. Tak samo ten pierwszy schemat wygląda podobnie. Wykapywanie, otrzymał fitoterapię, później średnio nasilone dolegliwości z oddawaniem moczu, dostał leki farmakoterapeutyczne, a później w wieku lat 70 ma tak nasilone dolegliwości, ale jest na tyle zajętym pacjentem, że jego oferta, że oferta przedstawiona mu leczenia zabiegowego nie zostaje przez niego przyjęta i dopiero zatrzymanie moczu powoduje, że na tą ofertę jest przychylny i wcale nie ma tak dobrego efektu leczenia zabiegowego. Ta krótka historia pokazuje na to, że wydaje mi się, że musimy zmienić pomysł i czas zachęcania pacjentów do leczenia zabiegowego z kluczowych do tej pory etapów, czyli z etapów zatrzymania moczu, nietrzymania moczu z przepełnienia, z infekcji nawrotowych układu moczowego, z powodu krwiomoczu. Wydaje się, że musimy pacjentów operować trochę wcześniej. Musimy oceniać ich formę oddawania moczu na podstawie takich czynników, które my jesteśmy w stanie znaleźć w ultrasonografii, w badaniu przepływu moczu, w obejrzeniu pęcherza, w ocenie zalegania. I wydaje się, że im wcześniej pacjenci będą operowani, tym ten efekt będzie lepszy. Dlaczego tak się dzieje? To może pokazuje ten slajd. Widzimy pacjenta Nowaka, który podszedł do operacji trochę wcześniej, czyli przed tym, jak jego pęcherz nieodwracalnie został uszkodzony. Czyli nieodwracalnie to znaczy, że nastąpiła zmiana budowy pęcherza moczowego, jest z włókien mięśniowych, ma teraz przewagę włókien kolagenowych, ten pęcherz nie działa tak, jak być powinno. Pan Nowak, pan Kowalski właściwie podszedł dobrze do sprawy i tę decyzję o zabiegu podjął odpowiednio wcześniej. I wydaje się, że jeżeli popatrzymy na to, co kiedyś robiliśmy z pacjentami, a co teraz robimy z pacjentami, że staramy się każdego pacjenta utrzymać maksymalnie długo na leczeniu farmakologicznym, wcale taki efekt dla tych pacjentów nie jest dość przekonujący i dość jasny. Jeżeli popatrzymy na to, co robiliśmy 10 lat, 20 lat temu, że każdy pacjent, który podchodził do operacji, nie miał włączonego leczenia farmakologicznego, to efekty tych zabiegów były znacząco lepsze niż w chwili obecnej. Mamy obecnie wiele niekorzystnych aspektów leczenia zabiegowego, nie pod postacią, że my te zabiegi robimy źle, tylko z tego powodu, że czekamy z farmakoterapią zbyt długo, aby ten zabieg przeprowadzić. To, że my myślimy o tym, że farmakoterapia jest panaceum na wszystko,
to tak się właściwie nie wydaje. Więc widząc te zagrożenia i leczenia farmakologicznego, a też wady tego leczenia, które wyszły w ciągu ostatnich roku, czy w ostatnich pół roku w badaniach o tym, że alfa-blokery i tamzolosyna, który jest jednym z najczęściej stosowanych alfa-blokerów i który jest przewidywany mężczyzną, powoduje ryzyko demencji w ciągu 2 lat u 17% pacjentów, a finastery, który jest stosowany jako lek zmniejszający odmienność prostaty, może powodować ryzyko cukrzycy nawet u połowy pacjentów. Więc dlatego urologowie zaczynają ostrożnie wprowadzać tego typu leku pacjentów, którzy mają zespół metaboliczny. Więc świat dąży do tego przez zaawansowania technologiczne, abyśmy mogli zastosować leczenie minimalnie inwazyjne. Jakie to leczenie minimalnie inwazyjne? To jest takie, żebyśmy mogli je zrobić szybko, w krótkiej sedacji, nawet u pacjentów obciążonych, z małym ryzykiem powikłań, z zachowaniem wytrysku i z akceptowalnym efektem w okresie 5 lat. My już próbowaliśmy takie leczenie stosować, nie za bardzo nam to wyszło, można powiedzieć, czyli poszerzać cewkę sterczową balonem, składać stenty, stosować termoterapię, krioterapię, lasery śródtkankowe, to nie odniosło oczekiwanego skutku. Ale co my mamy w chwili obecnej? Może nie w chwili obecnej, to co mamy w Polsce, bo część tych procedur, które Państwo tutaj widzicie, nie jest za bardzo dostępna dla nas, ale tak świat podąża. Podąża na to, żebyśmy nie musieli przez 5 lat stosować farmakoterapię, tylko żebyśmy zrobili pacjentowi zabieg, który da mu jakiś dobry w miarę komfort funkcjonowania na najbliższe 5 lat. Pierwszy film to jest pokazanie Eurolift, czyli sprężynki, które są wkładane w cewkę sterczową po to, żeby ścisnąć kompresyjnie prostatę i zapewnić to, że ta cewka moczowa będzie poszerzona. Następnym jest leczenie nożem wodnym. Nóż wodny to jest urządzenie, które pod kontrolą ultrasonografii przez odbytniczej wprowadza się do cewki. To urządzenie strumieniem bardzo silnego prądu wody jest w stanie usuwać tkankę gruczolaka stercza. Trzecie postępowanie, to co radiolodzy próbują wejść na teren urologii, mam nadzieję, że się przed tym wybronimy, to jest embolizacja tętnic sterczowych, zabieg radiologiczny, wprowadzenie specjalnych mikrobąbelków, można powiedzieć, które zamykają naczynia sterczowe i powodują z biegiem czasu do zmniejszenia objętości gruczołokrokowych. No i czwarte to jest leczenie parą wodną, czyli rezum, czyli podawanie w cewkę sterczową pary wodnej, która z biegiem czasu w okresie 6-8 tygodni powoduje to, że prostata się skurczy. Czyli te zabiegi są po to, żeby zapewnić komfort dla pacjenta na kilka lat, na 5 lat, na 7, na 10, bo tyle te badania z tych nowych technik mają swoją żywotność. Ale w pewnym momencie trzeba pacjentowi powiedzieć o tak zwanych zabiegach definitywnych i zabiegach takich, których powodują mu komfort na dłuższy okres funkcjonowania. Te zabiegi podzielają na zabiegi resekcyjne, czyli za chwilę pokażę film. Urolog bierze pętlę resektoskopu w swoje ręce i wycina część gruczołaka stercza. Czyli to jak można powiedzieć mandarynki czy pomarańcza. Część tego miąższu gruczołu usuwamy. Zabiegi waporyzacyjne, czyli że on odpowiednią energią odparowywuje ten gruczołak, i zabiegi enukleacyjne. To co z biegiem czasu wydaje się, że stanie się standardem w leczeniu łagodnego rozrostu gruczołu krokowego, czyli całkowite usunięcie gruczołaka stercza. No i mamy typowy zabieg TURPE, który zapewne, jak powiedziałem na wstępie, Państwa znajomi mogli mieć przeprowadzony, ze swoimi zaletami i wadami, czyli redukcja PSA jest około 60%, czyli usuwamy około 60% objętości gruczołu krokowego. Mamy objawy podrażnieniowe około 3 miesięcy, potrzebę reoperacji do 3% w stosunku rocznym, 30 godzin cewnikowania, 45 godzin w szpitalu i ryzyko transfuzji powodu. Mamy zabiegi waporyzacyjne, czyli przy zastosowaniu odpowiedniej energii, czy to energii lasera, czy to energii prądu, odparowywujemy część gruczołaka prostaty, ta redukcja PSA jest znacznie mniejsza, objawy podrażnieniowe być może są nawet czasami większe, ale pacjent jest krócej w szpitalu. I wreszcie techniki enukleacyjne, to co się być może w przyszłości będzie stawało standardem, czyli wyłuszczenie, czyli usunięcie całego miąższu mandarynki.
I czy do tego zastosujemy energię prądu, czy energię lasera tulowego, czy energię lasera holmowego, to zależy tylko od doświadczeń ośrodka, wyposażenia tego ośrodka, ale wydaje się, że to jest operacja, która będzie stawała się powolutku przyszłością operacji, ponieważ jej główna zaleta to jest to, że ryzyko ponownej reoperacji jest bardzo, bardzo małe. Czyli pacjent będzie wymagał leczenia ponownego to około 1,5% w stosunku 14-18 lat. Więc dla mnie wydaje się, że tym złotym standardem jest leczenie enukleacyjne. W moich rękach i w ośrodku, który prezentuję, taką metodą jest leczenie laserem holmowym, ponieważ zapewnia szybkie ustąpienie dolegliwości, bardzo szybki powrót do aktywności. Pacjent po kilku dniach może wrócić do aktywności, do pracy. Bardzo minimalne ryzyko powikłań i reoperacji, jest bardzo małe ryzyko krwawienia i zapewnia to, co do tej pory my się obawialiśmy, że my nie będziemy mieli sukcesu z leczenia zabiegowego u pacjentów, którzy mają niewydolny lub afunkcyjny wypieracz. Ten sukces w leczeniu metodą enukleacji jest dość duży, prawie 100%. A zmniejszenie dolegliwości u osób, które mają nadreaktywny pęk, czyli muszą często szybko chodzić do toalety, też jest bardzo duży. I pacjentów, których zoperujemy, z reguły każdy opuści szpital bez cewnika. Więc wydaje się, że to jest postępowanie bardzo dobre i skuteczne i nie ma limitu, co dla urologa jest czasami limitem, wielkość prostaty. Prostaty większe niż 80-100 ml do tej pory nie mogły być metodą przescewkową operowane. Ta metoda nie ma i metody enukleacyjne nie mają swoich limitów. Więc wydaje się, że enukleacja w porównaniu z resekcją i waporyzacją jest dużą efektywnością, mało ryzyko powikłań, ma niezależne objętości stercza, dużo redukuje PSA, ma dużą trwałość i kosztochłonność. To znaczy, jeżeli popatrzymy na koszty leczenia pacjenta w przeciągu jego życia, to koszty tego zabiegu dla pacjenta są bardzo korzystne. Co pacjenci mówią? Oni są w większości bardzo usatysfakcjonowani z tej metody leczenia, także standardy na to wskazują. Więc moje wnioski na koniec tej prezentacji, nie nadużywajmy farmakoterapii, wiedzmy o tym, że limit tego leczenia farmakologicznego istnieje i wydaje się, że on istnieje wcześniej niż do tej pory byliśmy przyzwyczajeni. Wcześniejszy zabieg to lepszy efekt dla pacjenta. Leczenie minimalnie inwazyjne nie ma zastąpić leczenia zabiegowego, ono ma zastąpić leczenie farmakologiczne. Leczenie definitywne wprowadzajmy, najnowsze jak tylko możemy, z akceptacją tego, co jest tym konsekwencją tego leczenia, czyli detrysk wsteczny. Dla mnie takim leczeniem definitywnym jest i będzie w przyszłości enukleacja i wydaje się, że wejście w te szerokie enukleacji spowoduje, że TURPE nie będzie w przyszłości złotym standardem. Dziękuję.